Musimy zachrzaniać tutaj. Dobra, trzymajmy się lepiej blisko, blisko tego muru. Będzie lepiej i bezpieczniej przy okazji. Jak widzicie, obok przy murach żadnego tej orka, a może nie żadnego, ale jest o wiele, wiele mniej tych orków po tej stronie. Wyłoń mi stąd. Dobra, musimy teraz uważać, żeby nie wpaść w... Tu jest coś? Nie. Okej, okay, myślałem, że będzie jakaś jakaś kamienna tablica. Fajnie, bo gdybym znalazł jakąś tablicę siły. Albo coś w tym stylu. Dobra, czekajcie. Czy ja dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Musimy iść teraz tutaj. Tam chyba będzie Gorn, albo... Gorn, albo... Tak, Gorn. Powinniśmy tutaj Gorna spotkać. Kurde, myślałem, żeby coś zauważył, żeby mnie zauważył pewien ten, żeby mnie zauważył ork. Ale okej, na razie sobie z nim nie gadamy, my idziemy po prostu dalej. Lećmy dalej, ludziska, lećmy do starej kopalni, tak jak... Skazaniec, okej, bierzemy. Taki, jaki mieliśmy plan, ludziska. Teraz nie pamiętam, czy tutaj będą jacyś orkowie, czy też nie, co my tutaj mamy? Dobra, tu niczego nie ma, lećmy dalej. Okej, kochani. Ojeju, orkowie. Sporo orków. Masakra. Dobra. Ja się z nimi oczywiście rozprawię, ludziska. Nie, że poza odcinkiem, ale zrobimy to o wiele, wiele później. Weźmiemy sobie tylko łuk. Zrobimy to o wiele, wiele później. Na razie mamy tutaj do wykonania zadanie z tą starą kopalnią. O, co tu się stało? Skazaniec. Wydaje mi się, że ten obóz tutaj, ta kopalnia, do której właśnie zmierzamy, nie stara kopalnia, tylko kopalnia właśnie... o, tutaj ta kopalnia właśnie. Jest też właśnie, o Jezu, zniszczona, tak jak myślałem. Martwy łowca smoków. No nie skończyło się to zbyt dobrze, ale co jest w środku? O nie, jeszcze szczuroczłeki. Niedobrze. Niedobrze. A nie, ludziska, ale się zajebałem tej... Ja myślałem, że to jest ten, że to jest ten obóz. Dobra, trochę się pomyliłem i za daleko poszedłem. Musimy iść tutaj. Nie no, kozacko. Tutaj musimy iść. Ten obóz chyba przetrwał. Tu jeszcze mamy... Co tutaj mamy w ogóle? Niczego tutaj nie ma. Dobra. Jeszcze to nie jest jeszcze ta lokacja. To jeszcze nie ta miejscówka. Okej, okay, tutaj słyszę topielce. Szkoda, że tych nie ma. Tych, no. Smoczych zębaczy. Rogi potrzebuje. Okej, okay, musimy iść właśnie tutaj. Po drugiej stronie jest właśnie smoczy obóz, chciałem powiedzieć. Stary obóz. Jako, że tutaj nie ma żadnych orków, więc założę sobie nasz mieczyk, który nas nigdy nie zawodzi. Okej, okay. Przydałoby się więcej tutaj wiary i nosa, kurde. Mam nadzieję, że po tych smokach wejdzie mi więcej tej wiary. Wtedy będziemy mogli sobie oczywiście... będziemy mogli sobie oczywiście... Fuck! Założyć nasz mieczyk lepszy. Co gówno, nie? Naprawdę musimy uważać, aby nie spaść na dół. Oh shit, mało brakowało, ale udało się. Czekajcie, lepiej zapiszę grę, bo nie chciałbym spaść na dół. Nie, tym drabinom nie ufam, naprawdę. Tam na dole ludziska macie drabinę, widzicie? I po tamtej stronie znajduje się stary obóz, cholera jasna. Kurde! Ale będzie klimacik. A nie! Okej. Okay. Dużo ciupcienia po tych drabinkach, jak widzicie. O, fuck! Co ty robisz bezimienny? Ciebie powaliło w ogóle? Co ty, akrobatą jesteś, czy co? Ja pierdzielę, co tu się stało? Wyleczymy się. Ile mamy siły w ogóle? 209, kurde. Chociaż bardziej mnie martwi te punkty trafień. Dobra, schodzimy na dół. Ale tu już musimy uważać, na pewno tutaj będą jacyś przeciwnicy do pokonania. Dobra, możemy sobie już... O! Zaskoczyć. Okej, okay, kochani, co my tutaj mamy? Oczywiście bierzemy już nasz mieczor w łapę. Mamy trolla! O, dwa trolle! Jak zajebiście! Trzy trolle! O, fuck! Zajebiście! Oczywiście serce i mikstury wytrzymałości. Eliksiry wytrzymałości, bo to jest co innego w ogóle. To jest troll zwykły. O kurde, prawie padł! Co za... Kurde...
Zaryzykowałbym i walnąłbym go mieczorem, ale nie wiem, czy to zadziała w ogóle. Czekajcie, spróbujmy go zbugować w drzewie. Okej, okay, udało się. Zabiliśmy go. I to mieczorem. Fajnie. Znaczy, w po części mieczorem. Czy to jest jakiś młody troll, czy same zwykłe trolle? Z młodym jest oczywiście o wiele, wiele mniejszy problem. Dobra, zapisujemy grę. I co my tutaj mamy? Pełno goblinów. Oczywiście padają na strzała. Wszystkie. Dobra. Żadnego problemu nie ma z nimi. O, tam widzę kolejnego trolla. To jest już chyba młody. Zobaczcie, jak on jest malutki. Na pewno to jest młody troll. No pewnie, że to jest młody troll. Zobaczcie, jak on jest mini, mini, mini. Co to takie malutkie jest? Ja pierdzielę, ty bez jaj. Holy moly. No chodź tutaj, cwaniaku. Ho, fuck! Dobra, żartowałem trochę. O, ja pierdzielę! Tej, to jest... On trochę przesadza. Tu mnie trafisz chyba, co? Okej, okay, chyba go udało się zablokować, tego... trolla. Okej, okay, możemy go tutaj atakować, świetnie. Dobra, nie było problemu. Jaki malutki ten troll jest, ja pierdzielę. Wcześniej nie wydawał się taki malusieńki. Tutaj coś mamy, tam widzę ciemne grzybory, nie, to jest mięso kopacza. Tam są kolejne trolle, kurde, czekajcie, ile mamy w ogóle tych serc? 6, kurde, gdybym jeszcze znalazł 4 trolle, to oczywiście byłoby zajebiście, bo dwie miksturki wytrzymałości mógłbym sobie zrobić. Eliksiry, przepraszam. Dobra, tylko teraz się wyleczymy. Znaczy, zregenerujemy wytrzymałość. Za pomocą naszego mięsa, oczywiście. Nie korzystajmy z mikstury wytrzymałości, bo to jest po prostu zwykłe marnotrawstwo. To już jest słoneczny aloes. Ciekawi mnie, co można zrobić z tego słonecznego aloesu. Albo to jest słoneczny aloes, albo smoczy korzeń. Czekajcie, zaraz to sprawdzimy. Słoneczny aloes, dokładnie. Ale wygląda tak, prawie tak samo jak słoneczny aloes. No, to jest zwykły troll już, to widać. Kurde, ty głupi trollu. Dobra, oczywiście wykorzystajmy do tego nasze drzewo, aby go zbugować tutaj, cwaniaczka. No chodź. Okej. Okay. O, fuck! O, shit. No, dalej, cwaniaku! O Jezus, udało się. Dobra, weźmiemy tego drugiego trolla, świetnie. Za te zęby i za tę skórę naprawdę można sobie dużo hajsu zarobić. U pana Alfreda, o Jezu, te mikstury wytrzymałości, znaczy mikstury życia, many, Jezu, co ja pierdolę, mi się bardzo szybko kończą. No, ale teraz jest taka sytuacja, no bo walczymy z tymi trollami, a raczej wieczorem ciężko ubić to kurestwo. Dobra, coś tu jeszcze mamy, czy nie? Krew, o, trolesty, świetnie. Trolesty są zawsze na propsie. Będziemy mogli sobie stworzyć kolejną miksturkę wytrzymałości. Eliksir, przepraszam. Ale wiecie, o co chodzi, tak? Jeżeli mówię miksturę wytrzymałości. Tym bardziej, że znalazłem trolles, także na pewno wiecie, o co chodzi. No, to jest zwykły troll. No i jeszcze to przeżył, co za świnia. Oh shit. Dobra, giniesz, do widzenia. Okej, okay. Mam nadzieję, że będzie więcej tych... tych stworzeń. Czekajcie, ile mam już tych serc? Chyba 8, co? 8? Tak, 8. Jeszcze 2, proszę. Niech będą jeszcze 2 trolle. Ale chyba już... nie, już niczego tutaj nie ma, niestety. Dobra, sprawdźmy, co się znajduje tutaj. I ruszamy do kopalni. Kopalnię już minęliśmy. Miksturka. Co to za mikstura w ogóle była? Dobra, niczego ciekawego. Pewnie miksturka many po prostu zwykła, albo życia. Dobra. Tutaj coś jeszcze było, czekajcie. Leśna jagoda, okej. Okay. Okej, okay. I ruszamy ludziska do starego obozu. Tu jest jeszcze mięso kopacze, tego nie biorę nawet, bo... po prostu szkoda mojego czasu. A mam tego tak dużo, jeszcze z tego nie korzystałem, także... bez sensu. Tam coś mamy, czy nie? Och, nie widzę.
Wezmę kuszę. O, szkielet wojownik. Dobra, tu mamy tylko do czynienia ze szkieletami. No, na szkielety to oczywiście też raczej tutaj nic innego jak głos strażnika. Chyba, że to jest szkielet z jednoręcznym wieczorem. Ale widzenia. O, oh, fuck! Nie no, widzicie, obrażenia jednak mają te cholerne ścierwa. Dlatego trzeba tutaj uważać, walcząc z tym. Ała! Do widzenia. Dobra, nam tego nie przeszukuję. A, dobra, weźmiemy tylko te mieczyki tutaj. Możemy sobie oczywiście to sprzedać. No i cóż, mamy tutaj przejście. To troszeczkę się zmieniło, trochę to inaczej wyglądało w Gothicu 1. No ale wiecie, no. Minęło 2 tygodnie, albo 3 tygodnie, albo miesiąc, nie wiem. Dobra, okidoki. Coś tutaj mamy schowane, czy nie? Tylko ciemne grzyby. I chyba to wszystko, ludziska. Także wchodzimy do kopalni. Wszystko zostało tutaj przeszukane od A do Z chyba. Okej, okay, lecimy. Yeah, stara kopalnia. Trochę sobie powspominamy, kochani. Kurde, ta kopalnia z tego co pamiętam była gigantyczna, więc trochę czasu nam oczywiście zajmie, nim przeszukamy tą kopalnię. I tutaj już mamy strażników. A to jest zombie strażnik, ja pierdziele. Cholera. Nie no, obrażenia strasznie małe ma. Także to jest nasza szansa. Raczej problemów tutaj nie będziemy mieć, jak będą sami nie umarli. Nogi, ty cwaniaczku. Okej, okay, do widzenia. O, czysto doświadczenie dostajemy. Ole, fajnie. Okej, okay, tam mamy kolejnego strażnika. Oczywiście na razie się nie leczymy. O, tam kolejny strażnik. Jezu, to wygląda identycznie jak w Gothicu 1. Nic się tutaj nie zmieniło. Pięknie. Nawet ta sama muzyka. Ole, zajebiście. Dobra, zabiję najpierw tego cwaniaczka tutaj. Okej, okay, do widzenia. Ale się posypał. Do widzenia. Też szkielety padają na strzała, z tego co widzę. Okej, okay, sprawdźmy jak to wygląda. O jene, ta kopalnia jest gigantyczna. Na dole pełno strażników, jak widzicie, tam szkielet. Dobra, trzymajmy się tutaj normalną dróżką. Pyk, pyk. Zapiszemy grę i lecimy dalej. Jeszcze 8 minut, ludziska, i zakończę odcinek, bo chciałbym, żeby ten odcinek trwał 40 minut, a potem sobie go podzielę na kilka części, na dwie w tym wypadku, na dwie części. Po 20 minut. To w zupełności wystarczy. Nie no, raczej nie powinniśmy mieć tutaj problemów żadnych z tymi... z tą starą kopalnią, pod warunkiem, że tutaj będą tylko strażnicy i szkielety i tak dalej. No. Już raczej z tymi szkieletami, z bronią dwuręczną, z brońmi dwuręcznymi też raczej nie mamy problemów. Pod warunkiem, że się nie chronią. O, wygnoję. Dobra, żartowałem. Jednak lekkie problemy jednak są. Dobra, o, leśne jagody, gdyby było więcej tych leśnych jagód, byłoby naprawdę git. A, ile rudy tutaj jest? Ja pierniczę. Nie no, garon byłby w niebo wzięty. Czy ja mogę coś wziąć? Nie mogę. O, mamy pełno skrzyń, z tego co widzę. Na szczęście kupiłem sobie sporo wytrychów, chyba. Gdzie to jest? Gdzie są moje wytryszki? Tak sprawdzam na wszelki wypadek, ile ja tego mam, nawet nie widzę, ja pierdziel, bo jestem ślepy. Jak kret. Gdzie to jest? 65 ludziska, wow, ludziska, ho, ho, ho. Także spokojnie możemy sobie poradzić. Pełno tych wytrychów znaleźliśmy w obozie bandytów, w Jarkendarze. O, ja pierdzielę. Te skrzynie troszkę inaczej wyglądają, jak widzicie. Identycznie jak w Gothicu 1. Takie same tekstury wzięli. Dobra, bryłka rudy, okej. Okay. Chociaż mi się to do niczego nie przyda. Chociaż gdybym grał po stronie... łowcy smoków. Znaczy, gdybym grał łowcą smoków, to wtedy moglibyśmy się nauczyć, jak tworzyć lepsze mieczyki od Beneta. Dobra, trochę sporo mikstur tutaj leci, no ale kuźwa. Walczyłem z cholernym szkieletem.
który mnie ładnie pocheratał. Dobra, przy okazji mikstury, znaczy wytrzymałość też zregenerujemy. Mamy 36 jabłek, ludziska. Jeszcze 14 i będziemy mogli sobie siłę tutaj poprawić. Oczywiście 2 punkty. Zapisujemy grę i lecimy dalej. Kolejny szkielecior do mnie biegnie. Dobra, zabiję go od razu. A, z tą bronią dwuręczną naprawdę kozackie te ścierwa są. Okej. Ale tych kopaczy akurat się nie obawiam, bo oni akurat słabi są. Gorzej właśnie z tymi szkieletami wojownikami. Bo ci to, widzicie, padają na jednego strzała i obrażeń też nie mają jakichś tam wielkich, także spoko. Okej, ciemne grzyby. O, mam nadzieję, że tutaj znajdę sporo tych szczawi królewskich. Byłoby naprawdę spoko. Roślina lecznicza. Pierdoły same. Myślałem, że to będą szczawie królewskie, bo zielona lecznicza, szczaw królewski wygląda prawie identycznie. Dobra, ciemne grzyby. Pełno ciemnych grzybów tutaj jest. Fajnie. Czekajcie, tutaj jeszcze jeden jest. Okej. Kilof też biorę. Gdzie to jest? Kilof. Bo kilof możemy sprzedać za 30 sztuk złota, także jeżeli mamy tego więcej, to oczywiście więcej hajsu. Dobra, zapisujemy grę i lecimy dalej, ludziska. Jeszcze 3 minuty nam zostały. No, 4. Powiedzmy. Oh, shit. O, ty masz już broń dwuręczną, cwaniaku. Ale mi wydupił tej. Co ty? A to już jest dosyć mocny sukinsen. Oła. Dobra, ale doświadczenie niestety tyle samo dostajemy. Ja pierniecie. Lepszą zbroję miał, lepszy miecz, więcej obrażeń i tyle samo co za tego poprzedniego strażnika, którzy mieli gorszą zbroję. Nie, jeszcze nie ta mikstura. Gorszą zbroję, gorszy miecz i... no i co? No i to tyle. Dobra, zapisujemy grę. I lecimy teraz do tej kopalni. Tutaj widzę zombie. Dobra, z zombie akurat mogę walczyć. Żadnego problemu nie ma. O Jezu, ta kopalnia jest naprawdę gigantyczna. Z tego co widzę. Dobra. Teraz nie wiem, który dałam iść. Czy najpierw zjeść tą część, czy... Czekajcie, co my tutaj mamy? Zombie. No dobra, same zombie. Dobra, akurat mogę z tym walczyć. Czemu nie? Tam jeszcze mamy strażnika z bronią jednoręczną. Ale spoko. Tego się akurat nie boję, wiecie? No chodź. No chodź. Dobra, oszczędzajmy troszkę tych mikstur. Będziemy starać się teraz bronić przed tymi atakami cholernymi. Polna jagoda, spoko, jeżeli każdy... Czekaj, ile tych polnych jagód już mam? Tu mam 21 leśnych jagód, 19 polnych jagód. Jeżeli znajdę jeszcze trochę więcej tych leśnych i polnych jagód, stworzymy sobie kolejne eliksiry życia. Super, nie? Tu jeszcze zwykłe szkieleciki. O Jezu, tu już jest strażnik, do mnie biegnie. Dobra, to akurat nasz strzała pada, tego się akurat nie boję. O, fuck! No pięknie to zrobiłem, po prostu genialny. Ty już jest, niestety nie miałeś leśnych jagód i polnych w sumie. O, shit, co to jest? A, kopacz. Właśnie te kilofy zbierajcie, ludziska, bo jeżeli macie dużą ilość tych kilofów, a teraz oczywiście macie szansę tego uzbierać, gdy się jesteście w kopalni oczywiście, to zdobędziecie sporo tutaj hajsu. Dobra, to wszystko zostało raczej wszystko przeczesane, także możemy ruszać dalej. Jeszcze została nam minutka, ludziska, w minutkę jeszcze sporo można zrobić. O, tam na dół raczej nie wejdę, tam chyba... nie wejdę, nie ma szans. Także możemy się wrócić. Gdybym miał akrobatykę i byłbym szaleńcem, to jeszcze bym tam skoczył, no ale tak, nie ma szans. Dobra. Jeszcze 40 sekund, ludziska. Dokładnie zakończę, kiedy będzie 40 minut. No dobra, ludziska, żegnam się już z wami w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście subujcie, komentujcie, subskrybujcie, najważniejsze. I widzimy się w kolejnym odcinku, ludziska. W kolejnym odcinku zwiedzimy dalszą część tej mrocznej kopalni. Dobra, także do zobaczyska. Cześć.